oferować, żeby Duch Święty mógł działać, to w ogóle wiecie, w ogóle nie ma problemu z nadajnikiem, w ogóle nadajnik jest. Bóg ciągle nadaje, tylko jest kwestia wody nas, jako odbiorników. Wiecie, kiedyś Bóg na mnie takie słowo powiedział, czy ty na poważnie, bo ja zawsze, ja zawsze, czy ty na poważnie. Wiecie, chciałabym kilka słów powiedzieć na temat zdrowego kościoła. Nie będę mówiła o teologicznych rzeczy, będę mówiła tylko i wyłącznie o sobie. Ponieważ wierzę w to, że zdrowy kościół to zdrowa jednostka, tak? Zdrowy kościół to primo zdrowy przywódca. Tak jak zaburzony przywódca, tak zaburzony cały kościół. Po prostu wiecie, no niestety taka jest prawda. W ogóle ja też osobiście musiałam w ogóle stanąć, tak? Przed w ogóle taką informacją. Musiałam stanąć przed taką informacją. Skończyłam szkołę liderów i pastorów w 2008 roku. Zostałam ordynowanym pastorem, ale za grom nie wiedziałam, jak żyć. Została we mnie złożona bardzo duża informacja na temat tego, jaki Bóg jest, tak? Ale moje serce było zamknięte. Byłam poraniona, nie dawałam Bogu zgody w moim życiu. I wiecie, pomimo to, że ta szkoła była naprawdę dobra, ona była naprawdę dobra, to w ogóle ja się nie nadawałam, żeby być pastorem w tamtym czasie. W ogóle nie nadawałam się, żeby być pastorem w tamtym czasie. Czyli zdrowy kościół to zdrowa jednostka. Zobaczcie, wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju, tak? Więc w ogóle tacy, jacy będziemy my, takich ludzi będziemy do siebie przyciągali, tak? W ogóle ja w ogóle, wiecie, żyliśmy w świecie, w mocnym życiu. W ogóle ja mówię, Boże, tak jak oddawałam swoje członki ciała, tak? Na grzech, tak chcę służyć w ogóle Tobie, ale mi się to nie idzie. W ogóle nie idzie. Słuchajcie, wiecie, jak wyglądało nasze stare życie. W ogóle ja byłam mega poranionym człowiekiem, naprawdę. I jako człowiek wierzący i wypełniony Duchem Świętym, bez poddania się Bogu, aby Bóg tak naprawdę zajrzał we wszystkie moje deficyty, we wszystkie moje dziury, tak? Nie ma takiej opcji, żeby w ogóle prawidłowo Duch Święty przeze mnie się przejawił. To jest w ogóle nierealne. To tak samo jak jest z uwielbieniem, kiedy my jesteśmy zamknięci, tak? Na Ducha Świętego, to Duch Święty nie może się przez nas przejawiać, ponieważ nasza dusza i nasze ciało nie pozwalają w ogóle Bogu, żeby się przez nas przejawił, tak? Może w ogóle powiem wam kilka słów na temat tego osiołka, ponieważ osiołek w naszym kościele zrobił bardzo dużo furorę. Nie chcę się z tego tłumaczyć, ale też wam powiem. Ja jestem dzisiaj zdrowym człowiekiem. Ja jestem ostatnią osobą, która po ludzku by coś takiego zrobiła. W ogóle mówię, Artur, w jego wydaniu to było normalne, ale to ja zrobiłam. Ta porządna Agata, to ona to zrobiła. Dlaczego? Dlatego, że jestem coraz bardziej bezpiecznym człowiekiem. Bezpiecznie czuję się przy Jezusie. Nie jestem tylko, wiecie, jakby nie wyznaję tylko, ale wierzę moim sercem. Jeśli mówię, jeśli siedzę za perkusją i modlę się, Boże, przejawiaj się przeze mnie, tak? No to w ogóle on się chce przejawić. Tylko jak ja jestem zamknięta jak Agata, to on się nie przejawi, tak? Wiecie, mieliśmy spotkanie. W ogóle zawsze mamy bardzo długie uwielbienie, coraz dłuższe mamy uwielbienie. I to też nie jest tak, że wiecie, że to grupa uwielbienia uwielbia. Absolutnie. My na początku oczywiście tak, jak grupa uwielbienia, ale Kościół się nauczył. Ludzie się krok po kroku otwierali. I w tej chwili to nie jest tak, że to grupa uwielbienia uwielbia. Absolutnie. My w ogóle nie mamy żadnej sceny. W ogóle ludzie są między nami. Rozumiecie? Bo to w ogóle Kościół się modli. Kościół się modli, tak? I jest taka sytuacja, że modlimy się o ludzi, tak? I podchodzi do mnie człowiek, ja go przytulam, zaczynamy się śmiać. I ja w ogóle, wiecie, w ogóle jest mi dobrze, w ogóle Bóg mnie dotyka, jest mi dobrze, w ogóle przewracam się z nim na boku. Jestem od niego cięższa, w ogóle tylko patrzę, czego tam mnie nie zgniotło. Śmiejemy się obydwoje, tak? I w ogóle ja w pewnym momencie wstaję i mówię, mam słowo w ogóle od Boga. Wiecie, ja bym tego nigdy nie powiedziała, nigdy. Ale poddaję się Bogu, jako zdrowa jednostka. I mówię, mam słowo od Boga. W ogóle mówię, Bóg zadaje ci dzisiaj takie pytanie, czy chcesz być Jego osłem? Nie właśnie intelektualistką, ale osłem. Tak jak Artur powiedział, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Czy chcesz być osłem? I wiecie, ja nie czekałam, aż ktoś coś zrobi. Tak? Ja w ogóle jestem prorokiem.
Prorocy w Starym Testamencie latali z Bogami tyłkami. Zawsze mnie fascynowali. Mówię, Boże, musieli znać Ciebie. Musieli znać Ciebie, że latali w ogóle z Bogami tyłkami. I wiecie, co ja robię? Na sztyry. Podchodzę do Artura i w ogóle pokazuję ludziom, o co chodzi z posłem. Artur mi usiadł na grzbiet. I wiecie, no tyle na ile mogliśmy, tyle się po tej sali przeszliśmy. Ale co zrobili ludzie poprzez przykład zdrowia i swobody? Ludzie zaczęli robić te rzeczy. Rozumiecie? Niektórzy tracili twarz, a niektórzy w ogóle nie przyjmowali rzeczy od Boga. Po czym wstałam i wytłumaczyłam. To nie chodzi o to, żeby być debilem i żeby być osłem. Bądź mędrcem, ale bądź na miłość boską, otwartym na Ducha Świętego. Wiecie, ja w ogóle uwielbiam być pijana w kościele, ale w ogóle w życiu jestem trzeźwa. Nie jestem pijaczką. Normalnie w kościele jestem pijana, upijam się Duchem Świętym, ale w ogóle trzeźwo patrzę na ten świat. Chcę wam troszkę mówić na temat, będę z tego korzystać. Chcę wam powiedzieć kilka słów o sobie. Jak wiecie jak wyglądało nasze życie. I kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, jako osobistemu Panu i Zbawicielowi, tak? To się natychmiast ode mnie odszedł lęk. Ale też przyszła do mnie świadomość, że jestem bardzo poranionym człowiekiem. Bardzo. Ja po prostu, wiecie, ja czytałam Biblię, wyznawałam Boże prawdy, tak? Ale one nie w ogóle... Ja nie wiedziałam, jakie mam zacząć się stosować w moim życiu. Ja za grom nie wiedziałam, jak mam zacząć współpracować w ogóle z Bogiem. Bóg krok po kroku mówił do mnie proste informacje, w ogóle poddaj mi się. Zaproś mnie w każdą patologiczną dziedzinę swojego życia. Nie w ogóle, wiecie, wczoraj włączyłam sobie kawałek takiego uwielbienia, tam było podpisane inspirujące słowo, żeby zachęcić ludzi do uwielbienia. Żywo się chce na to. Ktoś chodzi z mikrofonem, chwała Bogu, halleluja, bracia, Bóg jest dobry, amen, Bóg jest dobry, amen. Czyli to jest takie chrześcijaństwo, które nic nie wnosi. Ono nic nie wnosi. Ja wiem, że Bóg jest dobry. Ja w ogóle umiem Biblię czytać. Wiecie, ale ja potrzebuję mieć z tym Bogiem doświadczenie. Chcę tego Boga znać, ale potrzebuję mieć z nim doświadczenie. Muszę mieć z nim doświadczenie. Bo jeśli nie będę z nim miała doświadczenia, to będę go znała tylko i wyłącznie ze słyszenia. I coś wam powiem. Ludzie rozpoznają fałsz. Ludzie rozpoznają, zobaczcie ile tutaj osób było, a ile osób jest. Taki jest stan Kościoła. To jest realny stan Kościoła. Co Jezus powiedział? Błogosławiony ten, kto się miał nie zgorszy. Tak? Błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Ja byłam super w teorii. Czytałam książki Kenneta Hagina, ale kiedy zobaczyłam realną jego usługę, to mówię, to jest za dużo. Ze wszystkim się z tym zgadzałam, ale jak zobaczyłam usługę jego, w której zrobił i wszyscy zaczęli bardzo szybko biegać i w ogóle człowiek, który się zakręczali, wpadł gdzieś w ogóle w jakieś doniczki, ja wydarłam, ja to jest to jest dla mnie za dużo. Wiecie, ja jestem w porządku człowiekiem. Wiecie, rozumiecie? Dlaczego tak miało? Dlatego, że moja dusza była poraniona. Miałam wymaczony obraz Boga. A po prostu wymaczony obraz Boga, tak? I teraz zobaczcie, wpuszczam Boga w ogóle w poszczególne miejsca ran w moim życiu. Kiedy oddałam życie Jezusowi, natychmiast swoimi ustami wyznałam, że przebaczam Arturowi. Ale moje serce nie wybaczyło. Moje usta wyznały, że przebaczają, ale moje serce nie wybaczyło. Rozumiecie? I ja musiałam się z tym rozprawić. Musiałam się z tym rozprawić. Musiałam uznać, uwierzyć w Boże Słowo. A wtedy, kiedy w Niego jeszcze nie wierzyłam, to musiałam też stanąć i powiedzieć, przepraszam Ci, bo Ci nie wierzę. Ustami swoimi wyznaję, tak? Że przebaczam, ale moje serce w ogóle nie przebaczyło Arturowi, tak? Wiecie, dostałam kiedyś też takie słowo od Boga, bo w ogóle dla mnie w ogóle przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela to jest przyjęcie stratega do życia. On mnie prowadzi, ja mu się poddaję, on mnie prowadzi, on jest moim strategiem. W ogóle nie ludzie udzielali rad, co ja mam robić. Wiecie, ja od Boga brałam rzeczy, tak? W prosty sposób uczyłam się, jak ufać swojemu wewnętrznemu człowiekowi. I czytam tak, i przyniosłem miecz, a nie pokój. Ja mówię, w ogóle, jaka jazda w ogóle? Co to znaczy, że Bóg w ogóle przyniósł miecz, a nie pokój, tak? Nie taki pokój szalony, że teraz wiecie. Oczywiście tak, kiedy Bóg wtedy zamieszkał, to zamieszkał w tobie szalony pokój stały, tak? Ale w ogóle Bóg chce rozdzielać wszystkie lewe i fałszywe rzeczy w moim życiu, w naszym życiu. I trzeba się z Bogiem zgodzić. Ja musiałam się z Bogiem zgodzić. Kiedy przeczytałam słowo, że nie mam nic wspólnego
z ludźmi według ciała, tak? To natychmiast w moim życiu pojawiły się sytuacje związane z moją rodziną. I teraz jest pytanie, w ogóle wiecie, jakby, kiedy jesteśmy ludźmi usługującymi, tak? Kiedy mówimy, że Bóg jest na pierwszym miejscu, tak? No to w ogóle musimy w realu ludziom pokazać, że jeśli mówimy, że nie mamy, że w ogóle nie mamy nic wspólnego z ludźmi według ciała, tak? To w ogóle musimy pokazać realne rozdzielenie. Wiecie, ja już miałam taką sytuację z moją mamą, że pojechaliśmy kiedyś z Arturem na usługę. Ja dostaję informację, że moja mama z różnych powodów stała się bezdomna. I okazuje się, że trafia do mieszkania swojego brata, w którym pije alkohol. I dzwoni moja mama do mnie i mówi, że jest tutaj w ogóle strasznie, jest, wiecie, jest bigatyka i tak dalej. I my jesteśmy na usłudze. I za chwilę mamy usługiwać ludziom. I dzwoni do mnie moja mama, to jest moja mama. I w ogóle wiecie, ja staję w takim, w ogóle, w takim miejscu, w ogóle, co mam zrobić? To jest moja mama, jaką mam teraz podjąć decyzję? Za chwilę mam gdzieś usługiwać, za chwilę mam usługę, co ja teraz w ogóle zrobię? I ten Duch Święty, który jest w mnie, w ogóle szepcze do mnie, nie krzyczy do mnie, tylko szepcze do mnie. Nie wali do mnie, wiecie, jak z grubej rury, tylko szepcze do mnie. A co byś zrobiła, gdyby to był obcy tobie człowiek? A we mnie natychmiast jest jasna odpowiedź. Zadzwoniłabym na policję. Takie oczywiste. Wiecie, w ogóle Bóg mówi, żebyśmy patrzyli na to, co oczywiste. Często jest tak, że szukamy w Bóg jakiego rozwiązania, a to proste rozwiązanie jest na wysięgnięcie ręki. Więc on szepcze do mnie, zadzwoń na policję. Dzwoni na policję, tak? Przyjeżdża policja, robi w ogóle porządek w domu, tak? Ja jestem o krok do przodu i tam sytuacja jest załagodzona. I sytuacja po prostu jest załagodzona. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, jako usługująca osoba, ja nie mogę w ogóle pokazać ludziom, że w ogóle moja ziemska rodzina jest ode mnie ważniejsza niż rodzina w ogóle z nieba. My nie prowadzimy kościoła, my prowadzimy rodziny. Uczymy ludzi, jak żyć w rodzinie. Jak żyć w rodzinie. Jako usługujący zrozumiałam też, że ja nie mogę zasłaniać się Biblią. Nie mogę zasłaniać się Jezusem. Nie mogę mówić do ludzi, wiesz, bo Jezus wie, ja mam wiedzieć. Kiedy przychodzi do mnie człowiek, kiedy w ogóle jestem usługującym, tak? To ja nie mówię do człowieka, bo ja cię przyprowadzę do Jezusa. Przyprowadzam człowieka do mnie. I teraz taka, jaka ja jestem, tak usłużę człowiekowi. Ponieważ głębia przyzywa głębię. Wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Więc jeśli ja jestem chora jednostka, tak? No to ja w ogóle będę produkowała chorych ludzi. A kiedy ja jestem zdrowa, kiedy ja się daję krok po kroku uzdrawiać, to ja w praktyczny też sposób będę usługiwała ludziom. Będę w ogóle pokazywała ludzi. Tak, a to powiedział, my nie potrzebujemy nie wiadomo jakich szkół. Ja nie mówię, żeby szkół nie kończyć. My sami prowadzimy szkoły, nie rozwodowe, ale my prowadzimy szkoły życia. Szkoły życia. My często mówimy, o czym nauczacie? O rodzinie, o małżeństwie, o seksie, o służbie, o pieniądzach. O tym, czym diabeł powala chrześcijan. To jest proza życia. To jest po prostu proza życia. My tego potrzebujemy. Takich rzeczy potrzebujemy. I teraz zobaczcie, w ogóle ja bardzo dużo miałam w sobie takich dziur, deficytów. I teraz ja musiałam stanąć twarzą w twarz z takimi rzeczami. Bardzo łatwo, tak, jest w ogóle uciec w taką enigmatyczną duchowość. To jest najłatwiejsze. Super jest spotkanie, super jest namaszczenie. Za każdym razem, kiedy byłam na namaszczonym spotkaniu, tak, w ogóle ktoś się o mnie pomodlił, w ogóle jakieś problemy odchodziły, się okazuje poniedziałek. Ja mam znowu problemy. I teraz co? W ogóle, no tak, to namaszczenie, które zostało na tobie złożone, ono jest po to, aby w ogóle połamać jarzmo, ale też w ogóle dać ci taką siłę do tego, żebyś w ogóle pracowała na tym namaszczeniu. Chcę wam powiedzieć, że ja bardzo długo, albo od samego początku, kiedy się nawrócił, poszedł jak w dym, zaczął służyć Bogu i tak dalej. Natomiast ja, pomimo to, że wiele osób mówiło, wiesz, Artur jest usługujący i ty powinnaś usługiwać, to ja, wiecie, jaką na początku postawę przyjęłam, służenie Bogu w ukryciu. Ja w ogóle ja nie czułam jakiegoś powołania nad swoim życiem. Natomiast wiedziałam, że jestem mega talentowanym człowiekiem. Nie szukałam pastorstwa. Nie szukałam w ogóle tego, żeby stać się ewangelistą. Nie szukałam apostolstwa. Zaczęłam w prosty sposób szukać Jezusa. Ten Duch Święty, który we mnie zamieszkał, pokazał mi ogromną chorobę w moim życiu. Powiedział, ja cię uleczę, tak? Wskażę ci drogę i cię poprowadzę. To Jezus Chrystus. Ja nie mówię tego w religijny sposób. To On mnie wyprowadził z wszelkiej patologii,
z wszelkich moich lęków, z wszelkich moich deficytów. Ale ja 8 lat dałam się Bogu przygotować. Ja dałam się Bogu przygotować w ukryciu. Ja naprawdę w realu, tak, w ogóle, wiecie, wzięłam się w swoim życiu za odrzucenie. To jest w ogóle taki temat, że ja, wiecie, w ogóle mówię, że ja nie mogę w ogóle służyć Bogu z odrzuceniem. Ja nie mogę być odrzuconym, w ogóle usługującym, tak? Ponieważ jeśli ja będę odrzuconym usługującym, tak? To w ogóle naprodukuję takich odrzuconych usługujących, tak? Naprodukuję takich odrzuconych usługujących. Chcę wam powiedzieć, że poświęciłam wiele lat na to, żeby się przygotować. I kiedy przyszedł czas Bożego powołania, to ja wiedziałam, że wiem, że to jest ten moment, kiedy Bóg powołuje mnie do służby. Choć było wiele na mnie nacisku, wiele osób na mnie naciskało, ty już dawno powinnaś służyć, ty już dawno powinnaś robić, coś mówić, dawno coś powinnaś w ogóle robić. Kiedy jeździłam z Arturem na usługi, kiedy Artur usługiwał, ludzie mnie wypchali, ja mówię, ja naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Jedyną rzeczą, którą ja się mogę podzielić, to jest w ogóle świadectwo, że ja spotkałam Jezusa. Ja byłam w tym mega szczera, ponieważ zdawałam sobie sprawę z mojego stanu. Wiecie, w ogóle mówię, jak czytałam Biblię i zobaczyłam, co jest napisane, niech niewielu z was zostanie nauczycielami, bo zdroższą karę poniosą, tak? To nie jest tak, że ja się bałam, tylko ja wiedziałam, że w ogóle nie chcę ludzi w manowce prowadzić, w ogóle nie chcę ludzi prowadzić w manowce. W ogóle Boże, w ogóle poddaję się Tobie, w ogóle chcę się przygotować, chcę dać się przygotować w ogóle w ukryciu. W ogóle wiecie, że odrzucenie to jest taka masakra, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Ja dzisiaj patrzę na wielu pastorów, na wielu usługujących i zadaję to pytanie, mówię, dlaczego zostałeś pastorem? Dlaczego zostałeś usługującym? Tak mnie wkręcili. Ja wiem, jak to cię wkręci. W Królestwie Bożym nie można być z przypadku. Masz być pewien swojego nowego narodzenia. Masz być pewien w ogóle tego, że zostałeś wypełniony mocą z wysokości. I nie możesz być pastorem z przypadku, w ogóle nikim nie możesz być z przypadku. W ogóle no przypadek mnie nie przyprowadził do kościoła na mnie. Rozumiecie? Gdzie ktoś mi tutaj takie pytanie zadał, jak radzicie sobie ze stresem? I uznaliśmy apostolstwo. Uznaliśmy w ogóle to, że jesteśmy szmatami dla tego świata. Więc jak jestem szmatą, to ze szmatą się robi tak. Szmatą się wyciera po głowie. I wiecie, ja jestem naprawdę mega w tym szczera. Jestem mega w tym szczera. To się w ogóle nazywa apostolstwo. Musiałam do tego dorosnąć. Rozumiecie? To jest w ogóle bieda w kościołach, że nieprzygotowani ludzie wzięli się za służbę. I wiecie, ja na przykład jednak to działam, że ja grałam się tym upchaną. W ogóle w dobrym stylu jest skończyć biblijną szkołę. Potem ktoś na ciebie położy ręce i powie w ogóle, masz być pastorem kościoła. O Boże jedyny. Mnie ordynowali na tego pastora. Rozumiecie? Ja mam w domu dyplom. Jakiś ordynował mnie w ogóle biskup zielonoświątkowy z Ukrainy, tak? Ale potem się okazuje, że przychodzi w ogóle blady poniedziałek. Jak to żyć? A tu mnie wpienia, rozumiecie? Denerwuje mnie, jestem zgorszona w ogóle jego życiem. Prawdę, którą on manifestuje, to ja w ogóle mówię, ja się na ulicę nie pokażę. Jakim ja mogę być pastorem? W ogóle wiecie, o co chodzi? I teraz wiecie, bo to jest w ogóle, to jest proza życia. To jest w ogóle proza życia. My usługujemy na przykład w taki sposób, że wytyczamy kierunek w taki sposób. Szerz królestwo poprzez mówienie o sobie. Ale żeby mówić o sobie, to trzeba być zaakceptowanym człowiekiem. Ja w ogóle pierwsze co? To się rozprawiłam z demonami w moim życiu. Z odrzuceniem, z demonami, z deficytami, z lękami. Wiecie? I co tu w ogóle gadać, że się nie boimy? Boimy się. Ja kiedyś się tak bałam, że mi szczur wyjdzie z sedesu, że kiedyś po pięknej ewangelizacji poszliśmy sobie do pizzy hut, tak? Ja w ogóle klasycznie idę po zjedzeniu się załatwić. Siadam na sedes i mnie smyla się z góry. Rozumiecie? Zaglądam w ogóle do tego klopa, a tam siedzi szczur. I pierwszy to do mnie przychodzi, ponieważ czytam Biblię, jestem pełna słowa. Jestem pełna słowa, jestem po szkole i tak dalej. Rozumiecie? W ogóle materiał ekstra jest we mnie złożony i przychodzi do mnie informacja. I przyszło na bezbożnika, do czego się boję. Ja mówię, o Boże jedyny. Jeszcze w tym wszystkim, wiecie, bez majtek wylatuje na korytarz, krzyczę ja, krzyczy kobieta, która w ogóle mnie widzi. Zobaczcie, i teraz wiecie, przychodzi do mnie, to jest proza życia. W ogóle Agata się boi. Prowadzimy już kościół, tak?
Ja jestem pierwszą w ogóle do pozytywnego wyznawania. Boże, ja składam na Ciebie moje troski. Składam na Ciebie moje troski, w ogóle Ty, w ogóle, ty masz wielkie plecy, Ty masz wielkie ramiona, Ty w ogóle Ty masz te wszystkie troski. I teraz się okazuje, że zaczynam mieć problem z piersią. Leci mi z nim ropa i tak dalej. I ja w ogóle trafiam na badanie. Robię sobie te badania i okazuje się, że mam bardzo wysoki wskaźnik prolaktyny, że przysadka mózgowa produkuje mi tam 4000 w ogóle prolaktyny. I w ogóle lekarz, który mnie bada, mówi tak, dziecko drogie, a tobie ktoś umarł? Ja mówię, nie. Na pewno? Ja mówię, nie. A może taki masz wskaźnik prolaktyny, jakby ci ktoś umarł. Rozumiecie? I też Duch Święty szepcze do mnie. W teorii składasz na mnie swoje troski. W teorii. Rozumiecie? W teorii składasz na mnie troski. W ogóle mówię, Boże, przepraszam. Naucz mnie, co to znaczy składać troski na Ciebie. Tak? Zaczęłam modlić się o swój umysł. Zaczęłam w ogóle proklamować Boże Słowo. Zaczęłam w praktyczny sposób, wtedy, kiedy czułam i widziałam, że przychodzi do mnie stres, zaczęłam uwielbiać Boga. Wiecie, w ogóle zaczęłam uczyć się, co to znaczy w ogóle brać te duchowe narzędzia i w ogóle z nich korzystać, tak? Chrześcijaństwo jest mega praktyczne. Chrześcijaństwo jest dla mnie mega praktyczną rzeczą. I teraz zobaczcie w ogóle, jeśli jesteś w miejscu przywództwa i jesteś chory, w ogóle dla mnie wszyscy ci, przepraszam, którzy wyszli, to w ogóle to uważam, że mają problem. Dlaczego ludzie wyszli? Uwielbialiśmy Jezusa. Uwielbialiśmy Jezusa. Śpiewamy, będę Cię uwielbiał z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całego swojego ciała. I się okazuje, że siedzi baba za perkusją i to jest powód, żeby wyjść. Wiecie, przepraszam, to jest prawda. Prawda jest brutalna. Prawda jest brutalna. Kiedy ja słyszałam prawdę na swój temat, tak? Ona była dla mnie brutalna. Ona mnie cięła. Ona cięła mnie na kawałki. Dosyć niedawno, ze 3 lata temu, jestem już osobą w służbie, jadę sobie samochodem, słucham klasycznego nauczyciela Deryka Prince'a. I w ogóle wiem, że mam problem z nerwami. W ogóle wie, denerwuję się na mojego syna. W ogóle denerwuję się na mojego syna. I w ogóle wiecie, jak zaczynam się modlić przeciwko duchowi agresji, co się dzieje? Demony ze mnie wychodzą. Z pastora kościoła wychodzą demony. Nie wstydzę się tego. To mi ani nic nie ujmuje. Rozumiecie? W ogóle nie wstydzę tego. Zaczęłam ziewać, łzy mi popłynęły z oczu, zjechałam sobie na pobocze. Tak? W ogóle klasyka w ogóle chrześcijaństwa. Tak jak się myjemy, tak mamy w ogóle stosować, wiecie, w ogóle duchowe zasady, tak? Czuję, że jestem zdemonizowana, uwalniam się, nie wstydzę się, tak? W ogóle używam krwi, jak prysznic, tak? Poprawiam koronę i lecę dalej. I lecę dalej. Ale w ogóle dopóki, w ogóle, wiecie, modlitwa w ogóle o przebudzenie, to jest modlitwa o przebudzenie Kościoła. Ale żeby Kościół się przebudził, to Kościół się musi najpierw uzdrowić. Usługujący muszą dać się uzdrawiać. Kiedy usługujący jest psychicznie chory, to nie jest w stanie w ogóle przejawiać prawidłowo w ogóle Ducha Świętego. Rozumiecie? No jak? No w ogóle, jeśli ludzie są pozamykani na agrafki, jeśli mają złe doświadczenia, jeśli mamy na przykład w Kościele, mówiłam tutaj ci pewnemu pastorowi, ponieważ mówi, no właśnie, nawiązując do tego, jak sobie radzicie ze stresem i tak dalej, bo wiesz, nas też poopuszczali ludzie, ja mówię, nas też poopuszczali ludzie. To w ogóle i nie mi żal. Trzeba się z tym rozprawić. Natomiast między innymi my prowadzimy też terapię. Nie uwalniamy tylko ludzi od demonów, ale prowadzimy też terapię. Mamy w Kościele mega namaszczonych ludzi, tak? Ale się okazuje, że w ogóle jak zaczęli z nami blisko obcować, to się okazało, że w ogóle mają doświadczenie, że ja i Artur jesteśmy ich ziemskimi rodzicami. I tego chłopaka na przykład tato zamykał w klatce, kopał go, zabił psa na jego oczach. Dziewczyna w ogóle w wieku tam 14 lat prostytuowała się i tak dalej. Teraz okazuje się, że oni się stykają z nami, z silnym przywództwem i pierwsze co, boją się nas. Rozumiecie? I teraz zaczynamy w ogóle z tymi ludźmi pracować. I to w ogóle nie ma wyjątków. Wszyscy jesteśmy zaburzeni. Rozumiecie? Tylko trzeba w ogóle, no w ogóle trzeba się poprzestawać do tego. Bo ja zobaczyłam kiedyś coś takiego, kiedy nie pytam Boga, to nie mam odpowiedzi. Teraz w niedzielę, nie w tą niedzielę, ale w zeszłym tygodniu, w czasie uwielbienia powiedziałam to ludzi tak.
jeśli miałeś kontakt z Kościołem Zielonym Świadkowym, przepraszam, że to powiem, i z Kościołem Baptystycznym, to wyrzeknij się tego ducha. Będziemy się o Ciebie modlić. I coś Wam powiem. Ludzie byli uwalniani od demonów. Dziewczyna od nas z Kościoła powiedziała tak. Głupio mi było. Zaczęło mnie drapać najpierw gardło. Zaczęłam najpierw sobie tam odpowiedzieć, jakby coś tam sobie chrągała w tym gardle, a potem zaczęła autentycznie kasać. Ludzie byli po prostu uwalniani. I teraz tak, dopóki pewne rzeczy się nie wydarzą, tak? Dopóki nie otworzymy się na Boga, dopóki Boga o coś nie zapytamy, to my w ogóle nie mamy pojęcia, czy w ogóle mamy z czymś problem. Zapytaj Boga. Ja jak zapytałam Boga, tak? Żeby w ogóle dał mi wgląd w samego siebie. Kiedyś taką modlitwą pomodlił się Artur. Daj mi wgląd w samego siebie. Kiedy ja pomodliłam się tą modlitwą, to zobaczyłam mega dużo rzeczy w swoim życiu, które muszę zmienić. I wiecie, w ogóle, tylko czy ja się za nie wzięłam z perspektywy w ogóle bezpieczeństwa. Najpierw akceptacja, tak? Najpierw w ogóle wymiana krzyżowa w moim życiu. I z pułapu bezpieczeństwa, czyli z pułapu totalnego zwycięstwa, ja mogę się wziąć za wszystkie patologiczne rzeczy w moim życiu. Wszystkie patologiczne rzeczy w moim życiu. Jako usługujący nie chowaj się za Biblią, nie chowaj się za Jezusem. Kilka lat temu nasz syn umierał od narkotyków, zapalił marihuanę i umierał w szkole. Współpracowaliśmy wtedy z takim kościołem i pamiętam, jak ten pastor z tego kościoła powiedział do nas tak: nie wolno tego powiedzieć. Tego nie wolno powiedzieć publicznie. Niech was ręka boska broni, żeby to powiedzieć publicznie. I znowu ten sam Duch Święty, który mieszka we mnie, szepcze do mnie. Nie trze się do mnie, tylko do mnie szepcze, wewnątrz mnie. Całe niebo i całe wieku wie, jaka jest prawda. Co i przed tym chcesz ukryć. Rozumiesz? Chciałeś prawdy? Żyj prawdziwym życiem przed ludźmi. Żyj prawdziwym życiem, żyj odkrytym życiem przed ludźmi. Natychmiast na następnej usłudze powiedzieliśmy w ogóle, jaka jest prawda. I wiecie, co to spowodowało? To wcale nie umniejszyło naszego autorytetu. Ludzie zaczęli do nas dzwonić. Ja nie mówię, że mieli takie same problemy, ale w ogóle, kiedy ty się otwierasz, kiedy ty jesteś prawdziwy, kiedy ty w ogóle nie chowasz się za Biblią i za Jezusem, bo to jest w ogóle najbardziej, to jest najprostsze. Ale w ogóle Jezus odszedł, w ogóle zostawił nas, w ogóle dał nam odpowiedź, to myśl w ogóle, wiecie, bo nasze jest królestwo. Tak jak my tutaj będziemy działać, tak? Tak będzie po prostu, takie będzie przebudzenie w Polsce. Takie będzie przebudzenie w Polsce. Czemu my w ogóle mówimy o sobie? Ja w ogóle mówię, Boże, w ogóle czy to takie prawidłowe, żeby mówić o sobie? Ja nie mówię, żeby w ogóle, ja jestem przeciwnikiem tego, żeby ludzie dali przykład z naszego subiektywnego doświadczenia, bo to nie jest w ogóle, tego się nie naśladuje. Trzeba przyjść do źródła. Jeśli On powiedział, że jeśli uwierzysz we mnie, tak jak powiada Pismo, z wnętrza twojego popłyną rzeki wody żywej, to mnie nie interesuje, że ktoś tam się w ogóle napił z jakiejś tam beczki. Mnie interesuje źródłowy tekst. Jeśli uwierzysz we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza twojego popłyną rzeki wody żywej, tak? To jest dla mnie źródłowy tekst. A jaki będzie w ogóle, jakie będzie wykonanie? Nie wiem, mam się po prostu poddać Bogu. Mam się po prostu poddać Bogu. Przyjaciele, żebyśmy my mieli zdrowe kościoły, to my się musimy dać go uzdrawiać. Naprawdę, to w ogóle wiecie, to w ogóle ja nie wstydzę się tych różnych rzeczy, w ogóle nie wstydzę się. Nie wstydzę się swoich upadków. Nie wstydzę się, że czasami jeszcze mam tak, że nie wierzę. W ogóle się tego nie wstydzę. W ogóle mówię o tym w ogóle ludziom o tym mówię. Bogu o tym mówię. W ogóle wiecie, w ogóle nie ściemniamy. Kościół się nauczył dzisiaj ściemniać. Jak tak u ciebie, bracie? Chwała Bogu. No chwała Bogu. Powiedz, jak u ciebie w ogóle. Radzisz sobie, nie radzisz sobie. Jak w ogóle, jak w domu. Rozumiecie? Kiedyś powiedziałam w kościele, że w ogóle Artur w starym życiu miał problemy z homoseksualizmem. No i teraz, co z tym tematem zrobić? Obydwoje jesteśmy w Chrystusie, tak? No ale ja na przykład mam w głowie takie doświadczenie, że kiedyś się kładę do łóżka, zaglądam pod kołdrę, a ten Artur przybrany w mojej majtki nie mógł zrobić. Okrutny jest. Rozumiecie? I teraz ja przychodzę do Jezusa, jestem w Chrystusie, On jest w Chrystusie. Tak? No i w ogóle dobrze by było w ogóle się kochać. W ogóle dobrze by było mieć dobre myśli na swój temat, żeby się razem ze sobą do łóżka mieć dobry seks. Ale ja w ogóle odkrywam podrę i w ogóle mam obraz. Jezu drogi, co zrobić z tym obrazem, tak? I w ogóle wiecie, i znowu ten sam poświęcony wyszedł we mnie, szepcze do mnie, musisz zmienić swój umysł.
umysł swój w ogóle dziecko drogie musisz zmienić, tak? Musisz w ogóle w imieniu Jezusa pozamazywać w ogóle te wszystkie obrazy. Zetnij się w ogóle z tym twarzą w twarz. W ogóle wiecie, często jest to, trzeba odgrzebać takiego malutkiego ludka w sobie, tak? Przejść się z nim po wszystkich patologicznych w ogóle jakichś, nie wiem, sferach swojego życia, tak? I w ogóle jak ten mały ludek zostanie uzdrowiony, to jesteś w domu. Wiecie, ale teraz zobaczcie, gdzie tu jest miejsce na pajacowanie w ogóle przed sobą, tak? Bóg nas zbawił, a to jest początek drogi. On nas zbawił, dał nam Świętego Ducha, rozumiecie? Ale to jest w ogóle początek drogi i w ogóle poddałam się Bogu. Ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja nie ściemiam, bo jak mi ktoś pyta, w ogóle jak u was? Dobrze. Dobrze, w ogóle umawiamy się na randki, w ogóle kochamy się, w ogóle dobrze jest u nas. Naprawdę jest dobrze. Ale musiałam dać się pozdrawiać. Musiałam dać się pozdrawiać w ogóle różne w ogóle części swojej duszy, tak? Nie chciał w ogóle, wiecie, z uwagi na to, że dawał się Bogu przygotować, nigdy nie stałam się częścią zamieszania religijnego. Ja nie mówię, że każdy tak ma mieć, ponieważ wiecie, jakby ci jest w ogóle inaczej, jest przyspieszenie i jest inaczej. Ja miałam taką drogę. My do wielu rzeczy musieliśmy dojść sami. Do wielu rzeczy musieliśmy dojść sami. Sami musieliśmy grzebać, sami musieliśmy kopać, tak? Ale w ogóle przede wszystkim trzeba być świadomym człowiekiem. Ja jestem świadomym człowiekiem. Jestem świadoma, w których miejscach jeszcze jestem zaburzona i wcale nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie, bo w ogóle wiecie, w ogóle nasze uświęcenie jest rozłożone w czasie. Po prostu. Ale świadomość moja, tak? Że w ogóle potrzebuję uzdrowienia, jest w ogóle dla mnie bardzo ważna. Ona jest dla mnie bardzo ważna. Ja odkładam jej gdzieś tam na półkę w ogóle obok, tak? Moje zdrowie psychiczne i fizyczne jest dla mnie mega ważne. Mega ważne. Jak spotykam ludzi, często w ogóle wiecie, trudno z człowiekiem zamienić słowo. Ponieważ mówi cały czas jakimiś w ogóle wersetami z Biblii. Ja mówię, o Boże, mówię, a śniadanie jadłeś. Rozumiecie? Ludzie nie umieją normalnie rozmawiać. Po prostu. Ludzie nie umieją normalnie.